Podopieczne Marcina Patyka rozpoczęły walkę w play-offach pierwszej ligi. Historia meczów z KS Sorellą Częstochowianką Częstochowa w Poznaniu przemawiała za drużyną ze stolicy Wielkopolski. W trzech ostatnich sezonach 3 razy poznanianki wygrywały. 2 ostatnie mecze to pewne zwycięstwa 3-0. W tym sezonie Enea przegrała na własnym parkiecie tylko 2 razy i była w tej rywalizacji faworytem mimo niższego miejsca w tabeli po fazie zasadniczej. Pierwszy set był wyrównany i zakończony wynikiem 25-23 dla poznanianek. Druga partia to pokaz siły ekipy z Częstochowy. Zwycięstwo do 16 przygasiło nieco entuzjazm kibiców przy zagajnikowej. Tam zagraliśmy z tych 4 setów najsłabiej, jeżeli chodzi o zagrywkę. I mieliśmy też taki mocny przestój w tej zagrywce. Z kolei przeciwnik zagrał nieźle z zagrywką. Potem to poprawiliśmy, więc myślę, że tutaj to zaważyło, że w tym drugim secie tak nam odskakiwały punktami, mimo tego, że zrobiliśmy przejście. Nasza zagrywka i gdzieś tam ten błąd. W trzecim secie siatkarki Enei Energetyka wróciły do swojego rytmu, obroniły kilka ważnych piłek i zwyciężyły do 20. W czwartym secie znów coś się rozregulowało w szeregach drużyny Enei i ekipa prowadzona przez Andrzeja Stelmacha prowadziła już 17-13. W tym momencie rozpoczął się pościg gospodyń, który zakończył się ostatecznie wygraną do 22. Do Częstochowy podopieczne Marcina Patyka pojadą z przewagą, ale nie daje ona gwarancji gry w półfinale. Pierwszy kroczek i duży krok, bo gramy do 2 zwycięstw, tak? Także sobota, za tydzień gramy w Częstochowie i będziemy jechać, żeby wygrać to drugie spotkanie i awansować dalej. Na pewno dzisiejszy mecz, trudny mecz, zwycięski. U nas jedno zwycięstwo w play-offach, jak się gra do 2 wygranych, to jest można powiedzieć połowa sukcesu. Drugi mecz tej rywalizacji w sobotę w Częstochowie. Jeżeli poznanianki przegrają, to decydujące starcie odbędzie się w niedzielę, także na parkiecie rywalek.